Natomiast jak faktycznie ktoś chce kupić mały telefon z flagową specyfikacją, taki dopasiony pod korek, no to ma poważny problem. W tym segmencie jakakolwiek szczelność, no to jest jednak rzadkość. Ale słuchajcie, dzisiaj na horyzoncie kolejne Meizu wyskoczyło, 21X. No to robią te smartfony do ciężkiej pogody, czy nie robią? Cześć, witamy na kolejnym live'iku, kolejnej tygodniówce. Witajcie, witajcie. Że tygodniówkę tradycyjnie możecie oglądać na YouTubie. Możecie nas też posłuchać na Spotify. No i oczywiście na live'ie tutaj zapraszamy też do zadawania pytań, komentowania na żywo. Postaramy się reagować na bieżąco na wszystkie wasze uwagi i pytania i tak dalej. Także cóż, zaczynamy. A zaczynamy od dzisiejszej premiery, w zasadzie wczorajszej chyba, tak? Bo Asus chyba wczoraj debiutował. Wczorajszej, zdecydowanie. Tak, to było wczoraj. I cóż, no Asus zaskoczył. Asus nas troszeczkę zaskoczył tym razem, bo... Znaczy, kogo zaskoczył, to zaskoczył. Ja i specyfikacje, i zdjęcia widziałem dwa tygodnie temu. Także średnio. Nie, no, oczywiście, Jacek, tak jak mówisz, w przeciekach to już chodziło od dawna, że w zasadzie to będzie trochę przemodelowany ROG Phone i trochę tak jest, no bo dużo ma wspólnego Asus z ROG Phone'em. Przede wszystkim rozmiar. Nie jest już kompaktem niestety. Chociaż tutaj zabawne, bo bardzo wiele komentarzy widzę mówiących, że Asus nigdy nie robił kompaktów. Te małe Asusy to wcale nie były kompaktowe. No w zasadzie ja 6 tak, cali to jest tak średnio kompaktowe. No ja się tak nie do końca z tym zgadzam, prawdę mówiąc, bo no jednak były. Jak na dzisiejsze czasy to jednak były kompakty. To, że kompakt teraz nie jest tym, czym był jeszcze 5 czy 10 lat temu, no to już nie nasza wina. No. Tak, jest, ale jest, to nadal jest tak, że Chińczycy jednak trzepią małe telefony od czasu do czasu. Co prawda nie ci Chińczycy, których my znamy, ale jak się wejdzie na chińskie sieci sprzedażowe, jak zajrzymy do chińskich sklepów, to tam są małe wyświetlacze. Co prawda no tak, kupować tak. Tych smartfonów nie warto, ale są. Dokładnie. No. Są to z reguły jakieś tam takie, nazwijmy to, bibrendy chińskie, no ale są. Natomiast jak faktycznie ktoś chce kupić mały telefon z flagową specyfikacją, taki dopasiony pod korek, no to ma poważny problem. To znaczy na pewno Zenfone 11 Ultra jest smartfonem flagowym. Tyle o nim możemy powiedzieć na 100%. Asus się zdecydował na wrzucenie tam Snapdragona w ósemki trzeciej generacji. Jest ładowanie bezprzewodowe, jest szybkie ładowanie przewodowe. Ponad 60 watów zdaje się tam jest. 15-watowe jest to bezprzewodowe, a 65 chyba watów można ładować po kabelku. Tak, wyświetlacz można... jest LTPO i odświeżanie jest od tam 60 do 120 Hz, ale w grach może być 140 Hz, także to jest to maksymalne. A wyświetlacz rzeczywiście, no 6,78 to jest spory wyświetlacz. Dla tych, którzy lubią jednak większe telefony. Fajnie, że jest chroniony kornik Gorilla Glass, Victus 2 tam jest z tyłu. Tak. Są bardzo fajne głośniki stereo. Naprawdę całkiem nieźle grające. Jest mini jack, ale chciałem wtrącić tu, jak Jacek mówił o ładowaniu, że ładowarki to w komplecie już nie dali. Nie dali pokrowiec. Pokrowiec dali, a ładowarki nie. Nie ma ładowarki, niestety. Na karcie na MGSM-ie zaznaczyłem, że ładowarki nie ma, bo sprawdzałem dwa razy, czy przypadkiem Asus się nie pomylił gdzieś, ale nie dajesz ładowarki. Nie, ja mam tego Asusa, już zresztą jest na YouTubie recenzja u nas na MGSM-ie. No nie ma, potwierdzam, nie ma, sprawdzone empirycznie na oknie. Z pamięcią jest bardzo fajnie, dlatego że pomiędzy 12 a 16 RAM-u może nabywca wybierać i to jest dosyć sympatyczne. Spodziewałem się wersji 1 tera, natomiast wersji 1 tera nie ma. Jest 256 albo 512, jeżeli chodzi o pamięć użytkownika. I jeżeli aparaty, też powiem szczerze, że oczekiwałem czegoś więcej. Asus dał co prawda teleobiektyw, ale ten aparat tele to jest taki sobie, z 32 megapiksela, oni tam mówią, że jest trzykrotne powiększenie, ale podejrzewam, że ono jest jednak mimo wszystko hybrydowe.
50 megapikseli aparat główny i to jest matryca Sony, tam IMX 899 czy 898. 890. No jakoś tak. Tak, ale tu warto dopowiedzieć, że ten aparat z teleobiektywem 32-megowy to domyślnie robi zdjęcia w biningu, czyli 8-megowe. Podobnie zresztą jak aparat do selfie w tym smartfonie. I ta 50 też ma poczwórne piksele. Tak, 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 dokładnie. No ale w przypadku 50 to jest normalne, natomiast w przypadku tele no to różnie bywa. Natomiast rzeczywiście przy przestawieniu na 3 razy no widać, że następuje przełączenie pomiędzy obiektywem, jakikolwiek by ten obiektyw nie był. No i zdjęcia z tym domyślnym trzykrotnym przybliżeniem są przyzwoitej jakości, więc jeżeli tam jest nawet hybrydowo, to wygląda to nieźle. Masz go tam pod ręką? Wiesz co, mogę go mieć pod ręką. Za sekundę musiałbym po niego się przejść tylko do drugiego pokoju, ale... A, słuchaj, bo pokazałbyś, kurczę, tę wyspę aparatów. Ciekaw jestem, jak ona wygląda na żywo. Za sekundę wracam, ale będziecie mnie słyszeć, to ja jeszcze w międzyczasie dopowiem, że ten telefon dysponuje... Adama, tak kiepsko słychać niestety. To ładowanie przewodowe to jest HyperCharge. Bo co prawda ja zapisałem na MGSM-ie, że tam Quick Charge, a to jest po prostu kompatybilne zarówno z Quick Charge, jak i Power Delivery USB-owe. A poza tym jeszcze fajna, ciekawa rzecz dotycząca aparatu fotograficznego. Mamy gimbalową stabilizację obrazu. Tak, i w naszej recenzji możecie zobaczyć przykład, jak to działa. Co prawda wtedy oczywiście zjeżdża nam rozdzielczość zapisu wideo, no 4K tak nie nagracie, sorki. Natomiast faktycznie ta stabilizacja gimbalowa robi robotę. Warto też dodać, że w teleobiektywie też jest stabilizacja, już taka zwyczajna optyczna, klasyczny OIS. Ty masz ten szary, tak naprawdę są cztery wersje kolorystyczne, bo jest czarna, jest taka jasny szary, to co Adaś pokazuje. Jest jeszcze taka pomarańczowawo-brązowa, jasna. I w niebieska, chociaż właściwie to jest chyba granat, tylko po prostu luśniący granat. To jest taki błękicik, z tym, że u nas akurat nie ma tej wersji, którą ja wam pokazuję, jest czarna i błękitna dostępna, nie wiedzieć czemu. Adaś wspominał o nagrywaniu wideo, on maksymalnie nagrywa do 8K wideo przy 24 klatkach na sekundę. Tak, ale tak jak mówię, wtedy ze zwykłą stabilizacją. Jest dosyć ciekawie, dlatego że Asus podaje, że ten główny aparat nagrywa w 8K, podaje, że aparat szerokokątny, ja przypomnę, to jest 13 megapikseli, nagrywa w 4K, nie wiem jaka to jest interpolacja, ale spoko. Nie podaje, w jakiej rozdzielczości nagrywa aparat z teleobiektywem, natomiast podaje, że z kolei przedni aparat to jest wyłącznie Full HD. Ja nie rozumiem tego. I tak jest. Powiem szczerze. I tak jest. Rzeczywiście w istocie tak jest. Jest to bardzo dziwne, no bo specyfikacja jest flagowa. Jest Snapdragon 8 generacji trzeciej i kompletnie nie ma powodu, żeby przedni aparat tłukł tylko Full HD. No, ale znaczy, ja mówię, ja nie rozumiem obu tych rzeczy, bo przedni aparat powinien z 4K normalnie móc nagrywać bez żadnego problemu. Natomiast ta tylna trzynastka szerokokątna, po co to 4K? Bo to musi być interpolowane bardzo mocno. No, nie rozumiem tego, powiem szczerze. Nie rozumiem. Też nie rozumiem. Zresztą w ogóle ja nie rozumiem w ogóle całej idei, która stoi za tym telefonem, bo tak naprawdę jak ktoś by chciał dużego Asusa z mocną specyfikacją, to ma ROGfona, a wszyscy czekają na tego mniejszego, nie? Tak, na logikę. On się trochę za mało jak dla mnie różni od ROGfona i w sumie no Asus to tłumaczył, że tak, to są dla innych klientów. No okej, okay, tylko teraz pytanie, czy inny klient akurat chce dokładnie czegoś takiego. Słuchaj, czy on jacka ma? Oczywiście, że ma. Ma jacka, ma jeszcze z ciekawych rzeczy USB umieszczone tutaj, nie po środku, więc no myślę, że bardzo szybko ta obudowa, bo jest jednak, te ramki są czarne, bardzo szybko tu na środku będzie porysowana. Bo ja z uporem maniaka zawsze nie patrząc pchałem wtyczkę tu gdzieś w połowie szerokości tylnej ścianki, a tymczasem USB-C jest tu. No ale to taki szczególnik. Na dole jak widziałem, to tam jest straszny tłok, bo tam i to USB, i slot na kartę, i głośnik, i jack. Tak, tam jest napchane po prostu po całości na dolnej ściance. No,
taka konstrukcja. No, trzeba pamiętać, że ten gimbalowy mechanizm stabilizacji zajmuje sporo miejsca. Tak, tak. I to dzięki niemu pewnie ta ramka aparatu wystaje. No i tu w górnej strefie telefonu nic innego już się nie zmieściło. Bo jak widzicie, nawet nie ma tu drugiego wylotu od głośnika. Tak naprawdę ten drugi głośnik to jest tym głośnikiem słuchawkowym. O, to trochę przykre, powiem szczerze, spodziewałem się jednak, bo tym bardziej jak podają technologię dźwięku, które tam obsługuje, to spodziewałem się, że będzie jednak dedykowany głośnik. Pusto, empty, kompletnie nic nie ma na górnej ściance, natomiast trzeba przyznać, że pomimo tego, że ta stereofonia nie jest taka równomierna, to ten telefon gra całkiem fajnie. Nawet jest troszeczkę basu i to takiego basu, który mam wrażenie powstaje albo za sprawą dużego po prostu głośnika, dużej membrany, albo za sprawą jakiejś takiej dodatkowej komory, która jest wokół tego głośnika, bo rzeczywiście jest całkiem niezły jak na smartfon oczywiście, bo o ile w ogóle można mówić o tym, że dźwięk ze smartfona może być dobry, tak, bo no co, bądźmy szczerzy, tak, to nadal skaleczenie uszu moim zdaniem. Nie ma obsługi kart pamięci, słuchaj, jeszcze się upewnię. Nie, oczywiście, że nie ma. Nie ma obsługi kart pamięci, natomiast są dwa stopnie ochrony, jeżeli chodzi o wodę i pyły. Jest IP65 i IP68. To 6 jest oczywiście to samo, tylko chodzi o to, że 5 i 8, bo to są różne badania, więc jest spokojnie badane. Tak, ja go włączę, to wam jeszcze wyświetlacz pokażę, bo o wyświetlaczu też tam dwa słowa można wspomnieć. Z rzeczy takich ciekawych jest oczywiście przemycone AI, tylko że większość tych funkcji, tam te tłumaczenia w locie i tak dalej nie działa po polsku, więc zapomnijcie w ogóle o tym i chyba pewnie jak z Amazusa działać nie będzie. Spora krytyka widziałem pod recenzją odnośnie update'ów, no bo mają być tylko dwa duże. No cóż, co ja wam powiem, ale na start już jest 14 z dosyć fajną nakładką Asusa. I wyświetlacz też jest dosyć fajny. Ma dużo węższe ramki niż te kompakty, które wcześniej Asus proponował. I rzeczywiście te ramki są, no, są estetyczne. Sam wyświetlacz jest bardzo fajny. Ja sobie włożyłem to podkręcenie. Widzę, że ma TikToka na dzień dobry. Tak, ma. Śliczny ten wyświetlacz jest. Naprawdę bardzo mi się podoba. Doskonale się sprawdza w słoneczne dni. Kolory ma, można mieć, bo oczywiście kolory sobie możecie doregulować. Ale pokaż go trochę bardziej prosto. O. No, tak. Śliczna szklana szybka po prostu. No, jak to smartfon, słuchaj, no co tu z przodu można myśleć. Z wyświetlaczem też jest ciekawostka. To jest Flexible AMOLED od Samsunga i w teorii ma 144-hercowe odświeżanie, ale ono się włącza tylko w tym trybie podkręconej wydajności, czyli... Tylko w grach, tak. W trybie growym nazwijmy. Normalnie jest do 120. Tak, więc to jest dosyć zabawne. Z tym, że ono jest dynamiczne, tak? Ono jest zmienne w zależności od treści wyświetlania. Ja jeszcze sprawdzę, bo powiem szczerze, że wyleciało mi z głowy, czy jest możliwość ustawienia na sztywno, ale to pozwólcie, że mając telefon w łapie od razu sprawdzę. Jest oczywiście to zapobieganie migotaniu i tak dalej. I teraz tak. Jedyna pretensja, jaką mam do tego smartfona, mnie nawet nie przeszkadza, że on jakby będzie konkurencją dla innego smartfona tego samego producenta. Powiem szczerze, że trochę przeszkadza mi wyspa aparatów. Nie chodzi mi nawet o to, że wystaje, bo w tej chwili wystaje we wszystkich smartfonach. Chodzi mi o to, że kurczę, można było coś z nią ładniej zrobić. Jakoś no znaleźć jakiś kawałek symetrii. A tutaj i ten duży obiektyw nawet by się jakoś bronił z tymi dwoma mniejszymi, ale lampa błyskowa jest po prostu umieszczona tak, że rozrzuca po prostu, sprawia, że ten telefon buja się po prostu w którąś stronę. I to jest niefajne. No, ale no kurczę, ja bym się nie zdziwiał, bo ogólnie stylizacja tego telefonu jest taka raczej smutnawa. Sprawdziłem, co jest, jak jest z tym odświeżaniem, więc mamy albo automatykę, albo 120, albo 60 manualnie. Czyli tak naprawdę te 144 to nie wiadomo, kiedy się włączy, poza tym, że w tym nie włącza się automatycznie, w momencie, kiedy on łapie obciążenie, kiedy prawdopodobnie, sprawdza, co oferuje aplikacja, wtedy ewentualnie jest w stanie Nie, oczywiście, po prostu musi być tryb wysokiej wydajności,
ale co ciekawe, właśnie w ustawieniach tego trybu wysokiej wydajności też mam tylko wybór pomiędzy automatyką 120 i 60 Hz. Czyli nie można sobie tych 144 w tym trybie wysokiej wydajności ustawić na pewno, żeby on był zawsze, tylko też najwyraźniej system jakoś tym steruje. Trąbka, ustawiasz, nie mam pojęcia. Ustawiasz automat, a system włączy te 144 albo nie. No tak, no i z rzeczy zabawnych również, które mnie też troszeczkę zaskoczyły, mamy flagowiec, w którym nie ma eSIM-a jeszcze. O właśnie, właśnie cię miałem zapytać, bo obsługuję dwa nanosimy, to prawda, miałem cię spytać, wydawało mi się oczywiste, powiem szczerze, obsługuję eSIM-a, zdziwiłem się, że w opisie smartfona na stronie producenta. No nie, zobacz, bo właśnie mam, jaki upaprany, czekaj, wytrę troszeczkę, ale o. Mamy, akurat już wyjąłem z niego karty, bo się z niego powoli wyprowadzam, ale mamy wybór dual SIM, no i na tym tyle. Nie ma nic na temat eSIM-a, także... Ile go masz w tej chwili, ze 2 tygodnie czy więcej? Od MWC. Dosłownie kuriera złapałem w drzwiach już jadąc z walizką na targi, także od 20 tam chyba 3, 4 lutego go mam. Słuchaj, ale ja rozumiem, że się rozstaniesz z nim bez smutku jakiegoś wielkiego. Bez, bo o ile tak naprawdę jest to telefon, który nie wywarł na mnie kompletnie żadnego wrażenia. Mógłbym go mieć, ale wcale bym go nie musiał mieć. To jest trochę tak, że z grubsza temu smartfonowi wiele zarzucić nie mogę, naprawdę. Całkiem udana konstrukcja, tylko nie znalazłem w nim niczego, co w jakiś sposób by mnie tak, ten telefon mógłbym mieć. Nie ma takiego zahaczenia. Słuchajcie, jak tak słuchacie Adama i wam tak żyła zaczyna pulsować, bo to skurczybyk ma porządnego smartfona za ciężkie pieniądze i narzeka, że ma. Pamiętajcie, że dziennikarze są potężnie zepsuci niestety, jak się robi recenzję wszystkich flagowców po kolei, to w końcu się na której zaczyna narzekać. I ja tutaj się zgodzę z Adamem, jeżeli chodzi o jedną rzecz, bo ja smartfona nie miałem w ręce, tak? On jest robiony tak, jakby miał być przeznaczony dla eleganckich odbiorców, bo ten smartfon ma odpowiedni sznyt. On jest prosty, ale jednocześnie wygląda fajnie, elegancko. Można go w drogiej knajpie wyciągnąć z kieszeni. Tak? Się nie wstydzi. Ładnie tu się mieni. Mnie natomiast przeszkadza, a te kolory pozostałe też są całkiem fajne i też są stonowane wszystkie. Tak jak ten jest szary, tak ten granatowy jest stonowany i ten pomarańcz też jest mocno stonowany. Pudrowy pomarańcz to jest, ja bym powiedział. No, one są i matowe, i lśniące jednocześnie, także to jest one dosyć są ładne, ale Jacek tu mówi, że tak wybrzydzam. No słuchajcie, ten telefon u nas kosztuje 4600 albo 5100. Na początku cena jest o 400 obniżona, więc jak ktoś bardzo chce, to niech szybko kupuje. Natomiast co do zepsucia, nie, no powiem ci tak, każdemu oczywiście życzę, żeby miał te 5 koła do wydania na smartfon, naprawdę, no, sam bym chciał mieć. Życzymy oczywiście. Natomiast właśnie wydając te 5000 na smartfon, no to ten nie byłby smartfonem mojego pierwszego wyboru. Ja nie wiem, czy w ogóle nawet brałbym go pod uwagę, no bo jest kilka typów, nad którymi bym się na pewno zastanawiał przy tej cenie. Ale czy kurczę, mając 5 koła do wydania na telefon, w ogóle pomyślałbym o Asusie? Znaczy myślę, że użytkownicy Asusów poprzednich modeli będą się zastanawiali. Okej, okay, tak. Zdaje mi się, że to jest całkiem fajny smartfon. Ja mam dwa zastrzeżenia. Pierwsze zastrzeżenie to jest to, że pomimo tej całej elegancji, o której mówię, pomimo tego fajnego stonowania i wzornictwa i kolorów, to przepraszam, on jest jednak brzydki. To znaczy brzydki jest tył. Brzydka jest oczywiście wysepka z aparatami fotograficznymi. To jest jeden mój zarzut. To nawet mam chyba więcej. Drugi zarzut to jest to właśnie, że niestety nie ma obsługi karty eSIM. I trzeci, że jednak po aparatach fotograficznych spodziewałem się czegoś więcej. Okay, trochę lepszego tele przede wszystkim, bo to 50 megapikseli. Ja się nie będę tej 890 Soniaka czepiał. Natomiast kurczę, trochę lepszy aparat tele. I jest to smartfon wydajny, no bo jeżeli potrafi rzeczywiście z tą ósemką, trójką nagrywać w 8K, ciekaw jestem przez ile. Próbowałeś? On się grzeje bardzo przy tym? Grzeje się i to dosyć solidnie. Ma jakieś ograniczenie czasowe nagrania? Wiesz co, inaczej, wyświetlacz o niczym nie informowałem, mi się nie udało osiągnąć, ani razu nie dostąpiłem, że tak powiem, komunikatu, że telefon się przegrzał, pozwól mu No to dobrze.
Natomiast było już tak, że wyciągnąłem kamerę termowizyjną na niego, także już to już wam daje też sygnał, że musiał być srogo. Szczegóły macie, podkreślę jeszcze raz, w recenzji na kanale MGSM na YouTubie, bo tam pokazuję właśnie, jak on się grzał, jaki jest throttling, wyniki benchmarków. W codziennym życiu to jakoś strasznie nie dokuczało, natomiast robił się dobrze ciepły, ale pamiętajcie, ja go testowałem luty, początek marca, tak? Ja ale podczas rozmów, słuchaj, nie ma problemu z tym, że ci grzeje ucho strasznie. Nie. Podczas rozmowy on jest genialny. No, nawet bym powiedział, że ma świetną jakość dźwięku podczas rozmowy, natomiast no jak faktycznie dłużej nagrywacie wysokie rozdziałce, no to się robi ciepły, jak dłużej pogracie, też się zrobi dobrze ciepły i to się zrobi już ciepły, tak, powiem szczerze, na granicy przyzwoitości, na granicy, że tak powiem, komfortu trzymania tego telefonu, się bardzo nagrzewa tu na bocznych ciankach w tym rejonie. No z jednej strony dobrze to ciepło jest wyprowadzane na zewnątrz, z drugiej nie jest to przyjemne dla tego, kto trzyma telefon, no bo zwykle trzymamy telefon właśnie tu, gdzie on się najbardziej rozgrzewa. No, tu ten, powiedzmy, średni pas dookoła, no jest dobrze ciepły, tam ponad 50 stopni mamy. Słuchaj, to jeszcze o dwie rzeczy cię zapytam. Tam jest bateryjka 5500 mAh. Powiedz mi, ile on mniej więcej ci trzymał? Raz dziennie ładowanie? Nie, dwa dni. Dwa dni, przy czym nawet ci powiem, że mnie zaskoczył, bo na MWC był moim routerem, tak? Miałem kartę z Datą, kilka telefonów do niego podłączonych, a jeden się łączył z siecią, bo po prostu ustaliłem sobie na sztywno tam sieć, która miała najlepszy zasięg i on chodził po prostu. Byłem na evencie, zapomniałem w ogóle o nim, że go mam włączonego i go tak miałem w plecaku przez dwie doby. Ostatniego dnia, jak już wróciłem do hotelu po targach, no to tam jeszcze chyba poniżej 10, tam 7% miał bodajże, w każdym razie jeszcze żył. Więc wydaje mi się, że całkiem nie najgorzej trzyma. Fakt, że dużo poza tym, że robił za router, nie robił po drodze, no ale pamiętajmy, że jednak zasięg 5G, a no, taki tam się mniej więcej utrzymywał mi, no to też jednak trochę pożera tą baterię, więc wydaje mi się, że wypadł nie najgorzej. Dorzucił ci Asus jakąś ładowarkę? Nie dorzucił. Ja ładowałem moją taką ładowarką firmy trzeciej. No szkoda trochę, bo kurczę, można by było powiedzieć, ile dedykowana ładowarka ładuje mniej więcej. To powiem ci tak, w granicach 30-40 minut się ładowało. Ale czym to ładowałeś? Jakiej mocy ładowałeś? Ta ładowarka, ona dostosowuje moc chyba do tego, co potrafi telefon, bo ona jest generalnie... Nie, Adaś, to jest oczywiste. Pytam po prostu, jaką ładowarką? Czy powyżej 65 watów, czy poniżej? Powyżej, nie. Ona jest 20, przy czym ona ładuje na kilka watów, tak? Także... Nie, no wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tempo ładowania, to jest dobrze. Także tutaj no myślę, że też nie ma na co narzekać pod kątem baterii. No dobra, ja wiem, że myśmy sporo czasu poświęcili, to jest tygodniówka, a nie koncert jednego smartfona, ale raz, że Adaś ma, dwa, że to jest rzeczywiście najbardziej spektakularna premiera tego tygodnia. Tak, no. Smartfon jest dosyć fajny i myślę, że bardzo wiele osób jest zainteresowanych nowością Asusa, szczególnie z tego powodu, że Asus zbyt często tych nowości nam nie pokazuje, nie rozpieszczają nas. No tak, no. Także króciutko, jeżeli nagrywacie dynamiczne sceny, no to rzeczywiście ten gimbal może coś dać, bo nie jest to dodatek często spotykany w smartfonach, nawet flagowych. Zatem tak, do filmowania w ruchu, na przykład jak jeździcie rowerem. Skakałeś filmując w 8, a nie, w 8K on nie działa, tak? W 4K? Nie, ale w recenzji macie porównanie skacząc. Nagrywam ze stabilizacją w każdym przypadku z maksymalną dostępną rozdzielczością i widać naprawdę różnicę. Co ważne, ten gimbal nie robi takiej galarety, bo czasem jak się nałoży cyfrowa stabilizacja na optyczną, to ten obraz sprawia wrażenie, jakby tak się mamlał. No tutaj tego efektu tak bardzo nie widać, więc to jest bardzo fajne. Bardzo fajny wyświetlacz, no dosyć duża bateria, ale po prostu bateria jest na miarę całej reszty smartfona. Mini jack, dosyć dobre głośniki, wysoka wydajność, chyba tyle, tak? Zostawmy Asusa, tak chociaż mówię, to była najciekawsza część dzisiejszej tygodniówki, bo no, tak. Mówię, premiera jest taka z dawna oczekiwana,
i tak naprawdę szczególnie fani Asusa bardzo byli ciekawi, co zaprezentują. Z drugiej strony przeciek jest, mówię, co najmniej od 2 tygodni, zarówno tak, jeżeli chodzi o rendery, jak i o specyfikację. Na początku ostatniego tygodnia to już nawet ceny wyciekły, także wszystko im się wylało. Ale ja się nie dziwię, no bo jeżeli telefony, co prawda tam pod embargiem straszliwym, wysyłali recenzentom już, kurczę, kupę czasu wcześniej, no to te przecieki prędzej czy później musiały się pojawić. No tak, a warto jeszcze wspomnieć, że są takie kraje, gdzie recenzenci się nie szczypią, po pierwsze, no. Po drugie, oddziały lokalne się nie szczypią i nawet nie każą recenzentów podpisywać cyrografu, że nie pokażą. To Polska jest specyficzna, natomiast ja ze swojej strony chciałem podkreślić też, że bardzo doceniam to, że Asus te telefony udostępnił tak wcześnie i nawet na przykład w moim przypadku przysłał dodatkowo atrapę telefonu w innym kolorze, żeby pokazać, jak wygląda inna wersja kolorystyczna. Wiadomo, jeden telefon, dwóch nie potrzebuje, ale przysłali makietę, taki mock-up, żebym zobaczył i mógł wam też na zdjęciach pokazać, jak wygląda na przykład czarny. Strasznie fajny przypadek, pokazali też akcesoria, bo tam mi przysłali szybkę i pokrowce różnej maści na ten telefon, to też wam w recenzji pokazuję. No fajny taki zestaw pokazujący, że aha, będą też akcesoria, weź je wypróbuj, weź pokaż ludziom. To jest bardzo rzadkie i w przypadku producentów no, współpracujących z nami na polskim rynku to zdarza się po prostu niesamowicie rzadko, a ja bardzo ten gest serio doceniam i bardzo dziękuję Asusowi, bo dla nas to jest też bardzo duże ułatwienie roboty w momencie, kiedy jest premiera, a my mamy kupę czasu, żeby ten telefon poznać i wypróbować. Można by było u nas na czacie wrzucić linki. Nie, nie wiem, czy TikTok pozwala wrzucać linki, czy nie, do recenzji na YouTubie i na MGSM-ie, powiem szczerze. Może zainteresowani by sięgnęli. Dobra, zostawmy Asusa, bo mówię, zdominował nam dzisiejszą tygodniówkę. Tak. Przejdźmy do kolejnych smartfonów i no, trzeba powiedzieć o Motorolach. Co prawda jest to premiera, która nie jest premierą europejską, bo to jest premiera w Stanach, ale Motorola pokazała dwa smartfony. One Moto G5G 2024, oni muszą ten rok, bo inaczej one są nie do odróżnienia, i Moto G Power 5G 2024 albo 5G drugiej generacji, tak, bo wcześniej była tylko jedna 5G. No tak, to nie są smartfony jakieś bardzo spektakularne. Kolejna Moto G 5G bazuje na Snapdragonie czwartym generacji pierwszej. Ma IPS-owy zwykły wyświetlaczek, nie jest to żaden CMS i to pracujący w dodatku w HD wyłącznie przy 120 Hz, co prawda, ale to jest takie na osłodę, nie bardzo wiem po co. To, że jest to smartfon z najniższej półki, jakby udowadnia RAM, jaki tam wsadzi. Tam jest tylko 4 giga RAMu. Co prawda jest adnotacja, że może na innych rynkach jest więcej, ale doprawdy, no. A widziałeś cenę? Tak, widziałem cenę. No to... jest to smutne, powiem szczerze, po prostu. Nie. Spuśćmy zasłonę milczenia nad tym smartfonem. Tam z tyłu jest aparat 50, diabli wiedzą, plus dwójka. No niby... Nie, no, jest to najniższa półka. No jest to najniższa półka. Ja się cieszę, że baterie dali przynajmniej 5000 mAh, bo to, no cóż, jest ładowanie 18. Ale z 15-watowym ładowaniem. Słuchajcie, no i to jest w Stanach i tam kosztuje $200. Na nasze wychodzi 780 parę złotych. 785, 790. Trzy razy nie, powiem szczerze. Bo to... Biorąc pod uwagę, że tam jeszcze zależnie od stanu różne podatki do tej ceny dojdą, tak? No to u nas w tych pieniądzach można kupić dużo fajniejszy smartfon, a już na pewno nie jest z 4 GB RAMu i z ekranem HD. No, Motorola Power, ta nowa, ma troszeczkę lepsze specyfikacje i to już jest średnia półka, jest Dimensity 7020, IPS-owy również wyświetla 6,7. Full HD tym razem pracujący, ale też przy 120 Hz. Na szczęście. W związku z tym tutaj już można się zastanawiać, by było. Jest okej. Jest Turbo Power 30-watowy, ale ładowarkę, co ciekawe, dołączają 20-watową. Nie wiem, czy są przez to bardziej ekologiczni. Po prostu coś niesamowitego. Ale dali po raz pierwszy chyba w Moto G 15-watową indukcję.
To też Tak, można jest tak ładowanie mieć. indukcyjne i to się im chwali, ale mówię, nie jestem w stanie zrozumieć, na jakiej zasadzie do 30-watowego ładowania dorzuca się ładowarkę 20-watową. Co prawda Powiem, nie że tylko stale. Motorola to robi, dobrze w ogóle ładowarkę Nie. dorzucili, Właśnie. tak? Ale... Ty lepiej właśnie pochwal Motorola, że w ogóle daje jakąś ładowarkę, a może po prostu w magazynach im takie leżą. No. Słuchaj, to jedna uwaga do tego, ponieważ jest tam adnotacja na stronie Motorola, że ładowarka 20-watowa albo chyba 10-watowa w ogóle, jeszcze tak, sprawdziłem, w tej chwili mi się przypomniało, że ładowarka może być 10- albo 20-watowa w zależności od sprzedawcy, operatora rynku, albo może w ogóle nie być ładowarki też. O, no a tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle ever, pierwszym telefonem na świecie, do którego nie dawano ładowarki, to też była Motorola. To było wieki temu, nikt o tym w zasadzie poza paroma wariatami z branży chyba nie pamięta, ale była taka akcja, że właśnie w Stanach Motorola jeden model sprzedawała bez ładowarki, bardzo szybko od tego odeszli. To jeszcze było w czasach, kiedy Motorola nie była w rękach Lenovo, czyli kawał czasu temu. Próbuję sobie przypomnieć, a to też chyba była Moto G. Kurczę, zabicie mnie, już w tej chwili nie pamiętam, jestem leciwy i mam sklerkę. A pamiętasz, czym to tłumaczyli wtedy, że nie dodają ładowarki? Wiesz co, ceną chyba. Aha. Ceną chyba, bo Jacek, byliśmy razem na tej premierze, bo to myśmy to oglądali bodajże na targach IFA w Berlinie. Tam zegary, nie, też nie pamiętam, powiem szczerze. Nie pamiętam. No właśnie, ja tak jak przez mgłę, natomiast żebyście mieli jasność, to, że nie ma ładowarek w zestawach, to wcale Apple'owi nie zawdzięczamy. Apple'owi zawdzięczamy tylko to, że tą głupią modę spopularyzował, jak zresztą wiele głupich mód. Natomiast pierwszy producent, który podjął to ryzyko i spróbował, była Motorola i bardzo duży szacun dla Motorola, że od tego odeszli i do tej pory dają ładowarki, bo nie dawanie ładowarki, sorry, jest dla mnie głupotą. A jeszcze tłumaczenie tego ekologią, to już po prostu mam ochotę, wiecie, laskacza za coś takiego. Bo to z ekologią nic nie ma wspólnego. Najlepszy patent, jaki Motorola stosowała jeszcze w feature phone'ach, to były te baterie paluszki zamiast litowo-jonowej baterii. A, no miałem taką Motorola. Akumulatory. Można było paluszki normalne wsadzić. Tak, wywalałeś baterię, wsadzałeś 4 paluszki, jechałeś dalej. Te paluszki, nawet żeby było zabawnie, wystarczały na dłużej niż naładowana ta bateria fabryczna, bo to pamiętam jak dziś. Bo kiedyś się nawet dziwiłem, no ale to były inne czasy, tak? Wtedy telefon, nie cieszyliśmy się, jak telefon trzymał 2 dni, o. Tak, pamiętam jedną z tych Motoroli właśnie jeszcze z czasów, kiedy robiliśmy dzwonki na telefon, na telefoniki, tak, te proste takie. Tam 5 nut na krzyż można było na tę Motorolę wrzucić. Mhm. No, były czasy. Przejdźmy, słuchajcie, do kolejnych premier. Zostawmy Motorolę, bo i tak nie, to jest jak lizanie przez szybkę, powiem szczerze trochę, a i tak nie ma czego lizać. To jeszcze tylko o cenie. Ta G-Power, czyli ta lepsza, kosztuje niecałe 1200 na nasze w Stanach oczywiście. Bo żebyście też mieli punkt odniesienia względem tej podstawowej wersji, nie? Przejdźmy do Vivo Y03, którego też co prawda u nas nie będzie. I premierę miało w Indonezji, także też w krajach odległych od nas bardzo mocno. Od razu mi się, wiesz, to taki żart przypomina, coś na y powiedzieć. Coś na y. Idź stąd z tym telefonem. Idź sobie. No budżetowiec, aż boli taki budżetowiec, chociaż jedna rzecz jest w nim ciekawa. To jest telefon, który słuchajcie, na nasze... Czekaj, bo XZD pyta, czy chcemy kupić iPhone'a 3G. Chcesz kupić iPhone'a 3G? A za ile? I działa? Działa? No może do muzeum, kurczę. No, czemużby nie, możemy pomyśleć. Chociaż nie, 3G-sa mam, 3G nie mam, widzisz. Szczególnie biały by się przydał. Ale wróćmy do tego Y03. On kosztuje na nasze, tam w przeliczeniu niecałe 400, 380 na ten moment wychodzi, a słuchajcie, ma IP54. Kurczę, w tym segmencie jakakolwiek szczelność, jakakolwiek ochrona przed wilgocią, bo tak naprawdę szczelność to IP54 to nie jest, ale jest ochrona chociażby przed deszczem jakaś tam w miarę, no to jest jednak rzadkość. Natomiast cała reszta tego telefonu to już jest taka, no, ekran HD, piąteczka do selfie, z tyłu 13 mega, jakiś rozmywacz tła, tam kufałga bodajże jest wsadzona, nie wiem po co, Helio G85,
4 giga RAM-u, 64 albo 128, flesza, ale EMMC 5.1, czyli też nie najszybciej. Bateria 5000, ale z 15-watowym ładowaniem, jak w tej taniej Motorola. No tak, taki bardzo sobie ten telefon jest. Ale budżetowy jest smartfonik dla krajów egzotycznych, żeby on jeszcze proponował coś nowego w designie. Design jest ładny, tutaj ładny, nie ma co narzekać. Natomiast jest to to wszystko, to co do tej pory znam, jest to standardowy tak. Design Vivo po prostu. No tak, ale akurat Vivo już u nas nie mam. Ten też raczej do nas nie dotrze. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał go sobie sprowadzić. Znaczy macie, gdybyście chcieli mieć smartfona o takim wyglądzie, o tak wyglądających smartfonów Vivo na polskim rynku macie potąd. No macie, Vivo już na polskim rynku nie ma, ale może jeszcze gdzieś zalegają w sklepach. Nie, chodzi mi o to, że można kupić u nas. No, rzeczywiście źle powiedziałem, że na polskim rynku. Można kupić online rzeczywiście. Można łatwiej sprowadzić. O. W zaprzyjaźnionych krajach europejskich, tak. Tak, lub pozaeuropejskich, zaprzyjaźnionych również. Jest jeszcze jeden, którego co tak. prawda jeszcze nie ma, ale jest i wyciekła pełna specyfikacja i rendery, i to jest Vivo T3 5G. A, no to powiedz o nim. Też w zasadzie nie bardzo jest o czym mówić. Tym razem to jest Full HD, jest Dimensity 7020 i to jest jak najbardziej okej. No Full HD jest AMOLEDowe. No, może dlatego warto zwrócić na niego uwagę. I odświeżanie jest całkiem miłe, by 120 Hz. 5000 bateryjka ładowana 44-watową ładowarką, która jest w zestawie. Pamięci 128, 256 i co im się chwali, 8 giga pamięci RAM i jest również IP 54. To jest tak, że Vivo bardzo często daje to IP54 w tych tańszych telefonikach, tylko że oni się tym nie chwalili do tej pory. Ponieważ była w branży najwyraźniej producenckiej takie przekonanie, że jeżeli z przodu jest poniżej szóstki, to w ogóle nie warto. Stosunkowo od niedawna zaczęły się te I54 rzeczywiście pojawiać, a Vivo dosyć często akurat oferuje smartfoniki z IP54. 50 z tyłu plus dwójka do rozmywania tła z przodu jest 16. I to w zasadzie tyle, co można powiedzieć o tym smartfonie na teraz. Bo nawet powiem szczerze, nie wiem, czy ma jacka. No premiera dopiero przed nami, więc jeszcze pewnie raz o nim wam opowiemy. Rendery, które wrzuciłem na MGSM-a nie są może najpiękniejsze, ale są przynajmniej prawdziwe. Znaczy to jest rzeczywiście ten smartfon, bo trudno w tej chwili znaleźć rendery oficjalne. My mamy od kogoś, kto najwyraźniej uczestniczył w pokazach przedpremierowych tego smartfona, dlatego że to były zdjęcia, widać, że folderu Vivo po prostu. Gdzie była i specyfikacja, i były zdjęcia tego smartfona. Tak, i jeszcze jedno Vivo jest, chociaż tak naprawdę IQ, nie Vivo. IQ Z9 w Indiach się pokazał. Na razie na indyjskim Amazonie, ale mam myślę, że się doczeka szerszej dystrybucji. Telefon też w sumie w miarę ładny, ale... Znaczy, wiesz co, nie, on jest już na stronie, tylko że on nie jest na stronie Vivo, bo Hindusi mają dedykowaną stronę IQO i on już jest. Tak, tak, ja wiem, że on już jest, natomiast póki co możesz go kupić tylko w indyjskim Amazonie. Okej. Telefon w miarę niebrzydki, czarny albo zielony z takimi mazaikami na tyle może być, jeżeli chodzi o design, nic wielkiego, ale okej. Okay, no. Znaczy też standardowy jest... design Vivo, tylko w odróżnieniu od tego poprzedniego z wysepką na aparaty fotograficzne. Tak, tak, natomiast nie straszy wyglądem. Dimensity 7200 w środku, 8 giga RAM-u, do tego 128 albo 256 wewnętrznej i microSD i wirtualny RAM, czyli obie pamięci daje się powiększać. Bateria 5000 z 44-watowym ładowaniem, 16 do selfie, 50 z tyłu, ale z optyczną stabilizacją obrazu i dwójeczka, żeby nie było biednie. I są głośniki stereo. Z takich ciekawostek, wersja na Indie nie ma NFC, ale to pamiętajcie, że w Indiach nie jest konieczne, więc może wariant global mieć, natomiast zwracajcie uwagę, czy ma, czy nie ma. Gdybyście przypadkiem, gdyby was naszło na zakup tego telefonu, co szczerze wątpię, niemniej no zwracamy taką uwagę na ten szczegół. Cenowo jest nie najgorzej, bo zależnie od pamięci wewnętrznej 950 albo 1050 zł. To kosztuje póki co w Indiach, tak? Także no wspominamy z kronikarskiego obowiązku, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, Vivo u nas nie ma, IQ nigdy u nas nie było jako marki.
Więc no trochę egzotyki, natomiast marka jest dosyć znana na świecie i trzeba pamiętać, że taka marka istnieje i produkuje telefony. A poza tym pamiętajcie, że żyjecie jednak w świecie takim, który umożliwia kupienie smartfona przez internet. W związku z tym, co prawda, trzeba wtedy mieć świadomość, że pozbywacie się gwarancji, że nie będzie rękojmi. Natomiast no, jeżeli ktoś bardzo chce, ma sporo pieniędzy i ulubioną markę, ulubionego smartfona, którego nie ma na polskim rynku, naprawdę nie jest wielkim problemem kupienie go. Tak, i jeszcze właśnie jak już jesteśmy przy tym IQ Z9, pojawi się też IQ Z9 Turbo. Ten na razie jest jedynie w przecieku, ale będzie mocniejszy trochę od tamtego. Dostanie Snapdragon 8S, który dopiero przed nami, generacji trzeciej. Dostanie ekran 1,5K zamiast Full HD i baterię 6000 zamiast 5000, tyle na razie wiadomo. Wygląda na to, że to będzie po prostu, no wiecie, jak to się mówi, ten wzmocniony Z9. Ale to o nim też dopiero wam powiem, jak będzie premiera, na razie jest w przecieku nieoficjalnym. No i jak jesteśmy w okolicy Indii, to również w Indiach Poco X6 Neo. Z AMOLEDowym wyświetlaczem, 6,67 cala, Full HD, Corning Gorilla Glass 5 i 120-hercowe odświeżanie. Dimensity 6080. Troszeczkę słabiej, ale te też nie jest może najgorzej, jeżeli chodzi o tę półkę. Pamięci całkiem sensowne, bo 8 albo 12 giga pamięci RAM, 128 albo 256 pamięci dla użytkownika i 108 megapikseli z tyłu. Co prawda towarzyszy mu tylko dwójka, 16 megapikseli z przodu do tego jeszcze. Jest obsługa kart pamięci, jest jack 3,5 mm. Nie jest źle, tylko no właśnie w Indiach. Tylko ja się na dzień dobry zapytałem, po co oni to zrobili, a wiecie dlaczego? I się tak trochę załamałem, bo ten telefon już zdążyliśmy poznać jako Redmi Note 13 Air Pro. A także jako Redmi Note 13 5G, ale ten z Chin, bo ten z Indii Redmi Note 13 5G jest inny. Natomiast jak sobie spojrzycie na specki chińskiego Note 13 5G i ogólnie powiedzmy globalnego Note 13 Air Pro, no to kurczę. Ten tydzień jest znowu erupcją klonów, bo część z tych smartfonów chińskich, o których wam mówiliśmy już, to też są tak naprawdę klony. Ale powiem szczerze, że wyszukuję w momencie, kiedy mam specyfikację wrzucić na mgsm.pl, natomiast tak poza tym w tej chwili zobaczycie, stwierdzicie, o ja to już widziałem, albo ja to już widziałam i w zasadzie wszystko wiadomo. No tak, ostatnio właśnie chociażby Realme zrobiło taki numer i się wczoraj głowiłem, czy o tym pisać, czy nie, model C51S. Wiecie, czym się różni od 51 bez S? Pamięcią. Dołożyli pamięci i zrobili niby nowy model. No i macie C51S albo C51 bez S. W C51 chyba było 64 i 4 giga RAM-u, a tu jest 128 i 6. No, super. Nowy model zrobiliśmy, nie? Tak, poza tym model słabiutki straszliwie na Unisoku T612 z IPS-owym wyświetlaczem HD. Właściwie nie bardzo jest o czym mówić. Nie ma o czym gadać, bo to po prostu rynce opadywują na takie podejście. No, zamiast po prostu powiedzieć, ej, zrobiliśmy nową wersję tego modelu z większymi pamięciami. Nie, zrobiliśmy nowy model. No ludzie, no rynce opadają. A skoro już przy Realme jesteśmy, to tak na szybko zamęczę jeszcze trochę bułę. Też zachęcam was, jak chcecie sobie filmik obejrzeć, Realme 12 Pro i 12 Pro Plus zadebiutowały w Polsce, są też oczywiście w Europie już dostępne. O tych telefonach już kiedyś ględziliśmy, nie ma zmian względem wersji chińskich, telefony są ładne i to jest chyba ich głównym atutem i są nieźle wycenione, bo tam od 1999 po 2,5 kosztują. Na start oczywiście jest promocja, szczegóły w artykule albo w filmie na YouTubie, obejrzyjcie sobie. Nie brałem tych telefonów do recenzji i bardzo dobrze, bo okazało się, że recenzenci siedzą i czekają na update, a ten, kto wpuścił recenzję, to niekoniecznie chyba jest zadowolony z tego telefonu. No ja celowo nie brałem tych Realme, bo po prostu stwierdziłem, że się nie wyrobię i tak, a no. No to skoro jesteśmy przy klonach w Japonii, chciałoby się powiedzieć zadebiutowała, ale nie zadebiutowała, Nubia Ivy,
To Nubia Ivy to jest produkt ZTE, która już wcześniej na rynku japońskim również pokazała ZTE Libero 5G czwartej generacji. I to jest ten sam telefon tak naprawdę. Pamięci więcej. Pamięci. No. I troszeczkę, nie wiem czy zauważyłeś, ma zmienioną stylizację. Design jest trochę zmieniony. Nawet układ tych dodatkowych aparatów jest troszeczkę inny w tym drugim oczku. Tak. Bo ma dwa oczka, jedno z głównym aparatem, drugie z dodatkowym jakąś tam, nie wiem, diodą czy tam atrapą. Nie, to ma dwa dodatkowe. W ZTE Libero jest troszeczkę inaczej niż w tej Nubi Ivy. Tani, prosty telefon, ale no to jest Japonia, więc ma IP67, nawet jak na taką tanioszkę. Bo tam po prostu bez tego ani róż w Japonii widocznie się kąpią z tymi telefonami chyba. W każdym razie... Rynek jest po prostu przyzwyczajony, dlatego że właściwie większość japońskich producentów, tych, którzy byli na rynku japońskim, bo wielu albo odeszło, albo sprzedało markę, albo, ale i Sharp, i NEC, i nie wiem, Kyocera, i wszystkie inne marki, które na rynku japońskim funkcjonowały kilkanaście lat temu, oferowały właściwie, jak tylko było można, oferowały odporności na zalanie i na pyły. To jest no, faktycznie nieodzowne, bo w zasadzie popatrz, w Japonii, gdzie byś się nie ruszył, to albo jesteś nad morzem, albo wysoko w górach. Więc tam no, ta wilgotność jest duża. No, wystarczy obejrzeć blacharkę w dowolnym japońskim samochodzie i będziesz widział, jak to wygląda. W Japonii poza górami i poza oceanem jest jeszcze inny biom, który się nazywa miasto. Zerkniecie sobie, nie wiem, na Google Earth albo na Google Maps, jakie gigantyczne jest Tokio, które pochłonęły mnóstwo okolicznych miejscowości, to po prostu takich miast nie ma. One nie powinny istnieć chyba. Jacek, a wiesz, co mówi japoński samochód Dordzy? Co mówi? Zapraszam w me skromne progi. Okej. Okay. Dobra, suchara na dzisiaj mamy. Wiesz, ja miałem niemiecki samochód i było to samo, powiem szczerze. A, masz coś do Opla? Nie mam nic do Opla. Opel jest nie do zarąbania, tyle że rdzewieje. No to wiesz, wszystko kiedyś zardzewieje. Ale japońskie samochody też rdzewieją. Co prawda w Nissanie mi nie rdzewieją progi, tylko mi rdzewieją nadkola, bo nie są plastikowe. Przednie nie rdzewieją, tylne rdzewieją, bo zrobili metalowe. No nie, właśnie. Nawet widziałem ostatnio od spodu całkiem świeżą rawkę i też było słabo. Ale my nie o samochodach tu gadamy. Masz pytanie o Realme 12 Pro. Adaś. Co się czepiasz Realme 12 Pro? Słuchaj, czepiam się. Nie, no telefon jest fajnie skonfigurowany i naprawdę niczego mu nie brakuje, szczególnie tej wersji z plusem, która ma peryskopowy obiektyw, co jest rzadkością w tym segmencie cenowym, a w zasadzie wyjątkiem. Natomiast będąc na premierze, nie dalej jak we wtorek, rozmawiam z paroma koleżankami, kolegami z branży, którzy testują te telefony i wszyscy jak jeden mąż narzekali na działanie softu. Na przykład był kolega, któremu po prostu aplikacja aparatu wykładała się przy uruchomieniu, nie był w stanie zrobić zdjęcia, bo aparat się kładł. Żadne resety, nic nie pomogło, tak po prostu miał. Po czym się okazało, że po ustawieniu regionu bodajże na Portugalię już wszedł update, który usuwa część z tych problemów. Także myślę, że jeżeli ktoś pisze, że jest zadowolony z tego telefonu, to albo ma farta niebywałego, albo dostał egzemplarz już po update'cie, albo nie wiem. No nie chcę tu odpowiadać za tych, co pisali. Ja się cieszę, że nie muszę się z tym użerać póki co. Nie mnie Adaś narzekał, bo się opierał na plotkach, co prawda plotkach sprawdzonych. Plotki, to nie były plotki, tylko stwierdzenia. Nie rozpuszczają rzeczy nieprawdziwych. Natomiast tutaj jest rzeczywiście nadzieja, że kolejne update'y softu po prostu naprawią te rzeczy, które nie do końca ruszyły przy premierze. Wiesz, bo to nie było na zasadzie plotki, że jedna baba drugiej babie, tylko było typa, zobacz co się dzieje. Nie? Tak, śmieję się, to tak ja oczywiście. Patrzę, no, słuchajcie, nie widzę, nie? Sorry, ale no, jesteśmy w zasadzie profesjonalistami, jesteśmy od dłuższego czasu już w branży, w związku z tym staramy się jakby nie mówić o rzeczach niesprawdzonych. No tak, no słuchajcie, tak żebyście też mieli jasność, w przypadku tego Asusa też przyszedł bardzo duży update, bo on na przykład na początku w ogóle nie miał tych funkcji AI. Ja wiem, że one są potrzebne jak druga dziura w tyłku, za przeproszeniem, póki co.
Niemniej część rzeczy pojawiła się dopiero po tym dużym update'cie, o którym oczywiście byliśmy poinformowani przez zasłysa na zasadzie, że okej, okay, słuchajcie, testujcie, ale pilnujcie, bo wpadnie duży update, no i tak było. I no tam kilka usprawnień doszło w tym telefonie i być może również jakieś tam bugi też usunięto, których na przykład nie zdążyłem jeszcze zauważyć. Chociaż prawdą jest, poza tym, że się robi ciepło, to tam większych problemów z nim nie miałem. Także to jest normalne, że nowy telefon wychodzi, później klienci zgłaszają poprawki, producent poprawia. No najgorzej jak wada jest hardware'owa, o której już wiele się już powiedziało, prawda, bo mamy taką sensacyjkę w branży małą od lutego. No to już wtedy kicha, natomiast w softcie, no jeżeli coś jest w softcie zwalone, to jest ogromna szansa, że producent to poprawi, szczególnie jak będzie miał reklamacji dużo, no bo jak ktoś kupi telefon i mu aparat się nie będzie chciał włączyć, no to co zrobi z tym telefonem? No odniesie, nie? No, no. Także spoko, no powiem ci tak, no co z tymi Realme. No oczywiście tak, poczekać na update, poczekać na pełne recenzje, ale też nie czekać, póki jest promocja, tak? No bo w promocji 300, tam dobrze mówię, że 300, tak, żebym was nie skłamał, ale jakoś tak, no zdaje się, że 300 są tańsze albo dwie. Także... Słuchajcie, żeby nie było, my nie namawiamy nie, oczywiście, jak ktoś jest chętny, tak jak Dawid, to nie widzimy powodu, żeby się wstrzymywać, tak? Smartfon może być całkiem fajny. Tylko rzeczywiście, no, trzeba się liczyć z tym, że problemy z softem zostaną rozwiązane albo w przyszłości, albo jeżeli ktoś jest łebski na tyle, żeby sobie zupdate'ować, zmienić jakby lokalizację i zupdate'ować skąd inąd, no to będzie miał poprawki troszeczkę szybciej. Wiecie, są dwie szkoły, jak dla mnie, przynajmniej ja tak wyznaję, kupowania smartfona. Albo kupujemy zaraz po premierze, jak jest promocja, pre-sale, jakieś tam dodatki, nie wiem, hulajnogę dostaniemy, 300 taniej, słuchawki dorzucają, albo czekać. Czekać, aż będzie już zapowiedziany kolejny model, wtedy ten aktualny tanieje. Natomiast nie kupować w regularnej cenie, ja bym nie kupił, ja bym czekał na przykład, aż on zacznie tanieć. Albo kupił, póki jest jeszcze jakaś promocja, bo nawet jak na przykład, nie wiem, dorzucają hulajnogę, która jest mi kompletnie niepotrzebna, to dawaj ją na wiecie gdzie i wystawiacie i sprzedajecie i kasa do was wraca. Albo nawet cashback taki zwykły, bezczelny, gdzie idziesz do bankomatu i wyciągasz gotóweczkę po prostu. Tu akurat zawsze niezmiennie podobają mi się promocje Samsunga. Tam magistra można napisać z tych promocji, żeby się połapać. Tu zwrot, tam trzeba zgłosić, tu dostajesz coś tam, tu odkup, taki, śmaki. Żeby to rozpisać, to naprawdę trzeba sobie plan ułożyć. Ważne, żeby ludzie wiedzieli, że jest promocja i że jest taniej. A jak ona jest skomplikowana, no jak pójdą, to im powiedzą tam do salonu. Znaczy, wiecie co, to jest trochę tak, że ona jest tak skomplikowana, ale jak nad tym popracujecie, to naprawdę tam kupę kasy idzie urwać, bo znam przypadki, gdzie naprawdę może nie 50%, ale tak, tak dobrą jedną Adaś, ale tą kupę kasy idzie urwać będzie, kiedy się ma pieniądze na nowego smartfona i się troszkę chce oszczędzić i się nie zrobi wielkich oczu, jak przy odkupie za poprzedniego flagowca ci powiedzą tyle, że będziesz rzewnymi łzami płakał, wspominając, ile za niego zapłaciłeś. Nie, oczywiście, że tak, wiadomo, ale są, mówię, po prostu mówię, że tam się trzeba naprawdę przygotować do zakupu tego telefonu w promocji. Dużo poczytać i robić srogie rozkminy. No tak, tylko to... Natomiast to... tu jest tak, że akurat Realme obniżyło cenę do konkretnej daty i nic nie trzeba robić, także... Dawid chce Huawei, a P40 Pro wymieniać. Może znajdziesz lepszego smartfona, kto wie. Nie, zostaw na razie, póki działa, wiesz? Jeżeli ci działa, jeżeli nie masz z nim problemów z softem, przede wszystkim dlatego, że Huawei jest niestety znany z tego, że im bliżej premiery kolejnych flagowców, tym bardziej update'y niszczą po prostu poprzedniego smartfona, ale tak jest przede wszystkimi markami praktycznie. Jeżeli ci normalnie działanie laguje, robi ci nadal przecież najgorsze zdjęcia, zaoszczędź pieniądze, naprawdę, nie ma sensu. Wiesz, telefony gorsze nie będą, mogą być ewentualnie ciekawie skonfigurowane, a może po prostu z nowszymi bebechami czy z nowszym systemem, także póki ci dotychczasowy działa i a nie masz... P40 Pro to jest naprawdę fajna maszyna, no fajna. O, słuchaj, wejdź do nas na YouTube'a i obejrzyj sobie filmik taki oznaki starzenia się smartfona. Ja tam mówię, po czym poznać, że już pora na zmianę smartfona i zobacz, czy te symptomy u ciebie występują. O! Taki pomysł mam dla ciebie.
Jeszcze o jednej rzeczy wspomnimy chyba, i to tak właściwie na marginesie już, bo Maciek chyba pisał newsa o tablecie od Lenovo. Mhm. Nie wiem, czy Maciek nie zauważył, czy ja nie zauważyłem. Lenovo pisało o tym tablecie w newsach, że jest to globalna premiera i nazywało ten tablet Lenovo Tab po prostu, albo, przepraszam, Legion Tab. Albo Legion Tab 8, 8 generacji drugiej. 8, 8 jest oczywiście od długości przekątnej. Maciek mówi, że to jest globalna premiera i w zasadzie ma rację. Lenovo Legion i700 2023, ale również, co jest dosyć zabawne, jest to ten sam tablet, co Neclavi Tab T9. Straszna nazwa. Niemniej moje zdziwienie było gigantyczne, kiedy się okazało, że tak, no Neki Lenovo tłuką tego samego tableta po prostu. Nie jest to jakaś nowość niesamowita, natomiast tablet jest jak najbardziej wart uwagi, tam jest i rozdzielczość całkiem fajna, jak na 8,8, bo jest 2,5K chyba, 1600x2560, jest odświeżanie 124 Hz, również w grach, jest Snapdragon US 8 Plus pierwszej generacji, bateryka trochę mała, bo tam jest 6,5 tysiąca mAh, także nie jest to genialnie. Ładowanie 45-watowe. Także jeżeli ktoś jeszcze tabletów używa, o aparatach nie wspominam, bo nie ma co w przypadku tabletów. Nie ma o czym gadać. Jest 13, znaczy zdjęcie zrobicie, jest tam 13, także z tyłu da się zdjęcie zrobić. Pogadacie również. Tablet przynajmniej w tej wersji prezentowanej w newsach i w specyfikacjach Lenovo nie ma wersji 4-5G, ale podejrzewam, że ona będzie. Ja po prostu wrzuciłem na razie do systemu na MGSM-ie wersję Wi-Fi, ale prawdopodobnie wersja obsługująca sieci komórkowe również będzie. Tak. Tyle. Jakby ktoś chciał. A, co ciekawe, ma dwa porty USB, podobnie jak... No, to jest... Klony, tak, ma jedno USB 3.1, drugie USB 2.0. Jedyne, przed czym producent przestrzega, to żeby nie ładować dwoma ładowarkami na raz. Ciekawe, co by się stało. Powinno być zabezpieczenie przed czymś takim. Ja podejrzewam, że jest zabezpieczenie, no ale tylko mimo wszystko. No, lepiej może, żeby się nie grzał, tak, nie wiem, grzeje czy coś, to... Może no, chodzi o temperaturę, która po prostu szkodzi baterii i tyle, ale myślę, że na pewno jest zabezpieczenie. Patrzę, co tu jeszcze po ploteczkach. Słuchajcie, Meizu to są ściemniacze. Meizu to są ściemniacze, bo jakiś czas temu powiedzieli, że dobra, Xiaomi, my nie robimy smartfonów, będziemy teraz się zajmować AI-em. Po czym co? Po czym pokazali już Meizu 21 Pro, który no wcześniej był w przygotowywaniu, więc no dobra, wybaczmy. W zapowiedziach jest Polestar Phone, czyli ten samochodowy smartfon, który tak naprawdę to jest też przerobiony Meizu 21 Pro, ale słuchajcie, dzisiaj na horyzoncie kolejne Meizu wyskoczyło, 21X. No to robią te smartfony do ciężkiej pogody, czy nie robią? Po co było? Może myśmy nie zrozumieli, może chodzi może... o to, że po tej generacji już nie będą robili, ale, albo może, że nie będą robili, ale czasem jednak zrobią na przykład. Tak sobie zacząłem kminić, że przecież o zakończeniu produkcji smartfonu przez Meizu mówił nam mieszkaniec Chin mówiący po chińsku i możliwe, że po drodze mechaniczne tłumaczenie, chociaż ciężko mi w to uwierzyć, coś popieprzyło, najzwyczajniej w świecie, ale nie wydaje mi się, bo no, w mojej ocenie nawet... Można się bronić, mogą się bronić, że to po prostu ma być ostatnia generacja i tyle. Może jakiś tam taki, może faktycznie Chińczyk, który o tym opowiadał, użył jakiegoś idiomu, może coś i tłumaczenie złapało to tak, a nie inaczej. No ale okej, okay, no w każdym razie będzie kolejny Meizu. Będą też nowe Motorola, ale o nich opowiem jak będą dopiero 3 kwietnia. Tam pisałeś jakieś 64 coś zdaje się, tak? A, jeszcze będzie, ale to jest zupełnie inna aparatura. G64 5G, to jest zupełnie inna karapaloszy. Będą natomiast Motorola serii Edge 50, będzie Edge 50, Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion. W zasadzie bardzo wiele już o nich wiadomo, bo Motorola, jak to Motorola, zawsze wszystko im wycieka przed premierą. Oczywiście znowu AI. Nie, kurczę, zróbcie porządny telefon z dobrą baterią, świetnymi aparatami, a nie tam AI. No ale to jest oczywiście moje zdanie. Kurczę, są telefony bez AI, nawet flagowe jakoś wszyscy żyją. No.
Dawid, skoro jesteś zadowolony, ja wiem, pewnie uczysz się jeszcze albo w pracy, w biurze pracujesz i ludzie mają nowe telefony. Słuchaj, to jest troszeczkę tak, że człowiek z wiekiem się uczy tego, a jak spojrzysz na nas, to widzisz, że mamy o czym mówić. Z wiekiem człowiek uczy się tego, że jeżeli ma dobre narzędzie, to lepiej go nie zmieniać, bo po pierwsze wydasz w cholerę pieniędzy, a po drugie kupisz coś, co wcale nie musi być lepsze. Naprawdę. Dokładnie. Właśnie o to chodzi. No. Odłóż sobie tę kasę, poczekaj jeszcze czas jakiś, może wyjdzie coś fajnego, do czego jeszcze dołożysz i będziesz miał wtedy świetnego smartfona. No masz, poczekaj Natomiast sobie jeżeli w na tej chwili motorone. Ci wystarczy, ja wiem, że Huawei ma problem z Googlem, jeżeli z płatności Google'a korzystasz z tym, rzeczywiście może być problem, czy z bankami, chociaż są na to sposoby. Że no, możesz mieć, jeżeli chodzi o 5G, tak? Ale kurczę, no... Działa? Działa. To nie ruszać. Lepiej nie. No bo mówię, masz kasę, świetnie, że masz kasę. Chyba, że się boisz, że ci się zdewaluuje po prostu wartość. No. Znaczy, wiesz, jak się... Jak już faktycznie, wiesz, ten telefon jest zużyty, tak? Masz potrzaskane plecy, palce... Nie, ale słuchaj, tak. David pisze, że jestem bardzo zadowolony, jest idealny. No to zostaw. Jak jest idealny chłopie, to zostaw. Kup sobie coś fajnego zamiast na razie. Nie ma sensu. No, masz plagowca, co prawda plagowca już sprzed generacji, niemniej no, masz nadal plagowca, jeżeli działa świetnie, to po prostu nie ma sensu zmieniać. Nie kombinuj, po prostu nie kombinuj, bo przekombinujesz i to jest rada dla wszystkich. Jak jesteście zadowoleni z waszego telefonu, to nie ruszajcie. Nie, no, nie ruszajcie, znaczy... bo... Słuchaj, żeby nie było, jeżeli zarabiasz kupę pieniędzy i masz sobie od tak wyrzucić na nowego smartfona, nie ma sprawy. Kurczę, no niby tak, ale to zawsze jest coś fajniejszego, co można kupić. No ale whatever. W każdym razie nie ma się co napalać na najnowsze modele, bo tylko dlatego, że są nowsze od tego, co mamy, jeżeli ten, co mamy, działa. I jeszcze raz, obejrzyj sobie filmy z w ogóle wszystkich, co się zastanawiam, czy to już, czy jeszcze poczekać. Na YouTubie naszym znajdziecie film o tym, jak poznać, że wasz smartfon się starzeje, nie pod kątem wizualnym, nie pod kątem powiedzmy samej technologii, tylko po prostu samego urządzenia, czyli że siada soft, siada bateria, siada wszystko inne. Ja może podsumuję, jak macie ochotę smartfonem rzucić o ścianę, to już najwyższy czas go wymienić. No, to tak. Bez względu na to, czy dopiero co go kupiliście, czy minęły 3-4 lata od zakupu na przykład. Ale wiecie co? Jeszcze zapraszam was może na poniedziałek. Mam nadzieję, że mi się uda. Słuchajcie, zrobię jeszcze filmik o tym, jak można sprawić, żeby smartfon troszeczkę odżył. Czyli kilka takich prostych ruchów, które nie każdy wykonuje, bo po prostu o tym ferworze życia codziennego się zapomina. I tutaj Adam nie mówi o rzucaniu o ścianę smartfonu. Tak, kilka prostych trików, które może przywrócą wasz smartfon do życia, może sprawią, że znów zacznie pracować trochę szybciej niż powiedzmy po tych 3 czy 4 latach i może wcale nie będziecie chcieli go wymienić. Zrobię wam taki filmik, zapraszam. Dobra. Niech będzie, poświęcę się, niech będzie premiera w poniedziałek, najwyżej posiedzę weekend nad tym. Zobaczcie sobie na YouTubie, zajrzyjcie do nas w poniedziałek. Może skorzystacie z tych porad, bo to będą proste rady, ale takie, o których mówię, często zapominamy właśnie dlatego, że są takie proste i oczywiste i banalne. Tak, na przykład WD-40, że się używa, żeby coś szybciej działało albo lepiej. Nie, tu WD-40 to wiesz, to jest taki prosty sposób postępowania. Jeżeli coś się nie rusza, a ma się ruszać, to WD-40, a jeżeli coś się rusza, a ma się nie ruszać, to albo stara taśma, albo trytytka. I naprawiamy. Ale w przypadku smartfonów trytytki działają tak sobie, bo szara taśma lepsza, szczególnie jak się tył podłucza. A WD-40? WD-40, wiesz co, nie polecam w ogóle w stosunku nie, do smartfonów. Nie zaczynają działać szybciej smartfony? Boję się, że nie. Nawet znam pomysły, że ktoś gniazdo zapaprane USB-C czyścił WD-40. Nie, słuchajcie, naprawdę to nie jest dobry pomysł. Wierzcie mi. Któryś producent powinien zrobić zawody w rzucaniu zużytym smartfonem na przykład. Były. Przecież to by było fajne, bo jednocześnie biorący udział by zezłomowali te smartfony od razu, poszło wtedy do przemiału i mogłoby być... Właśnie, słuchajcie, to jeszcze wam powiem, jak dobrze poszukacie na naszym YouTubie, na naszym kanale MGSM.pl, to znajdziecie też film, co można zrobić ze starym wysłużonym smartfonem, bo wcale niekoniecznie go trzeba wyrzucać. Też jest taki film. Playlista porady. Gorąco was zachęcam. Dużo takich informacji na temat tego, co można zrobić z telefonem, tam też jest. O,
Dobra. Kończymy z autoreklamą i kończymy chyba już powoli z tygodniówką również. No, trzymajcie się. Na żywo po raz kolejny na TikToku. I widzimy się za tydzień. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dzięki, że wpadliście. Cześć. No, trzymajcie się.